Cześć wszystkim, tu Barelson. Zobaczę, czy nagrywam. Nagrywam. Doszedłem w ogóle do takiego momentu, że jak czegoś nie nagram jeden dzień, no to się tak dziwnie czuję, jakby nie wykonał, powiedzmy, swojego obowiązku. Chyba tak powinno być. Znaczy, to powinno, to... Hello. Teoretycznie to dobrze, no, jako, powiedzmy, twórca. No, w poprzednim odcinku byliśmy w tym tartaku. Powiem wam szczerze, że w tym tartaku była taka akcja, w tym tartaku, że ja byłem po prostu zaskoczony, że ja to widzę. Maybe come back a little later. Hey. No i patrz, obudziła się. You need your rest. Can I talk to Chloe alone for a minute? Okay, sweetie. We'll be right outside. A, ogólnie jeszcze słychać deszcz, pewnie. Czy w sumie nie wiem, bo zauważyłem, że czasami to, co ja słyszę, nawet w słuchawkach, to mikrofon tego nie wykrywa, pomimo tego, że nie jest pojemnościowy i wykrywa w sumie to, czego nie powinien. Ja także, no, zobaczymy, jak usłyszycie deszcz. Ma metalowy ten zewnętrzny parapet, więc... Doc says there'll be a sick scar. Maybe a tattoo is in order. Fuck yeah. We never actually escaped, did we? No i nie wiem, tak jak ostatnio napisałem w opisie, pewnie ktoś to przeczytał, mam nadzieję. Wydaje mi się, że powoli kończymy Life is Strange. Możecie coś zaproponować, ja powiedziałem, no w sumie napisałem, że postaram się wymyśleć coś nowego. No ale no wiadomo, zawsze możecie coś zaproponować. A mieliśmy o tym nie mówić. Raczej nie chcę. Ukryjemy prawdę, no. Nie wiem, moim zdaniem tak będzie lepiej, bo jeżeli ona ma powiedzieć, że jej ojciec to skurwysyn, no to jej się faktycznie zawali światopogląd. I couldn't find her. I'm so sorry. Funny. You seemed so confident. I really thought you'd find her. Yeah. Me too. Maybe we can try tomorrow. Maybe she hasn't left town yet. Of course. I know wherever she is, she loves you. Dobra, na czym to ja skończyłem? Ja postaram się coś wymyśleć samemu, ale możecie coś zaproponować. Tak jak, już pamiętam. Mówiłem o tym, że wolałbym nie nagrywać rocznikowo wcześniejszej, historycznie następnej części, czyli tą z Max, bo w nią grałem i to będzie trochę jakby nudne, bo fajnie się w sumie gra w takie gry, jak się ich nie zna. Jak będą teraz napisy końcowe, coś się zesram. Nie no, mam jeszcze. No to już koniec? A nie, to jest jakby... Chyba koniec, o matko! No nie! Aha, czyli teraz mamy co się dzieje. Ja skończyłem grę! Ja 5 minut zostawiłem na zakończenie gry. O Jezu, tego się nie spodziewałem. No nie wiedziałem. No może... Nie, no to już raczej koniec. No dobra, no to zrobimy ten następny odcinek. No co ja mam zrobić? Czyli teraz widzimy jakby co się... Jak w przyspieszonym, powiedzmy, tempie działo... Między tą częścią z Max, a tą częścią po Chloe.
No, ten już nas nie lubi. Chuj mu na łeb. Wcześniej się dziwnie zachował. Śledził nas, zacznijmy od tego. Aha. O, jest Nathan. Też dupek, jak się okazało. No, dobrze ci tak. A powinien podziękować za pomoc, to było chyba w drugim odcinku, jak mu pomogliśmy. O, jest pizda. A tak w ogóle oni chyba mieli coś wykombinować, żeby Chloe wróciła do szkoły, z tego co pamiętam. Ten chyba ojciec Rachel coś tam wspominał. O, jest ta słynna latarnia. Tak się zastanawiam, jakby w sumie wydali tą część przed tą częścią z Max, to w sumie to było dziwne. Znaczy dziwne, może powiedzmy, że takie za bardzo przewidywalne, no to niektóre rzeczy, bo by się po prostu za dobrze znało postacie. Jakby w sumie tak jakby ten główny cel Chloe to było znalezienie Rachel. Zrobiła, jak to nazwać, ten szemo. Pewnie mógłbym to przecofać, ale sobie obejrzymy, no. Teraz jakby widzimy, jak to się stało, że Chloe ma niebieskie włosy. Wcześniej miała pasenko, a teraz ma w sumie całe niebieskie. Zagapiłem, powiem wam szczerze, bo to fajnie to wygląda, jeszcze muzyczka gra, nie? Co ja mogę powiedzieć? No gra była spoko. Sprawda krótka, bo ma tylko 3 sezony, a na przykład te gry od Telltale'a mają 5. Life is Strange z Chloe ma 5. Nie wiem jak z drugą częścią. Mam nadzieję, że mi nie zdejmą, ale nie, ja nie zarabiam na filmach, więc mi chyba nie mogą zdjąć filmu. O tyle dobrze. Także no dobra, no. Dziękuję twórcom, ale powiedziałem, no tutaj jest na pół, na pół. Jakbym widział w sumie, że to koniec, to bym nie powiedział. Znaczy nie, ja bym powiedział, że ją znalazłem. Nie wiem, powiedziałbym tylko jakieś takie dobre rzeczy, powiedzmy, no i tyle. Dobra, co my tu mamy? Przewodnik, a to pierwszy ten. Aha, czyli mieliśmy... A ci... Chwila. A ci tutaj mieliśmy tylko 2 wybory, no dobra. Co my mamy dalej? Następne. O... Aha, czyli ta roślinka nie mogła przeżyć. A co w ogóle... Chyba jakbyśmy, nie wiem...
No to gramy w tę szufkę. No nie mieliśmy pieniędzy, w ogóle nie widziałem tego funduszu. A nie było, to było w szpitalu. O, większość też wybrała Sheldona. Rachel nie spotkała się z matką. Jak można było doprowadzić do tego, że Rachel się spotkała z mamą? No to ciekawe, możecie napisać w komentarzu. O, tu coś jeszcze jest? A ci już takie, powiedzmy, ciekawostki od twórców chyba? O, i te zdjęcia w ogóle były w... O Jezu, tutaj części z Max, nie wiem jak mówić na... No poprzedniej części, no... Powiedzmy. Oho. Aha, to już wiadomo. Tu jest... A w sumie nie wiem, czy mogę spoilerować. Dobra. To jest podpowiedź, co się stało z Rachel. No, jest odcinek bonusowy, pożegnanie. No dobra, no to co? To jakiś tryb kolekcjonera w ogóle. Co to jest tryb kolekcjonera? Chwila. Tryb kolekcjonera. Aha. I co ja tu mogę zrobić? Wybory podjęte w trybie kolekcjonera nie będą brane pod uwagę podczas... nie wiem. Dobra, zostawimy to i rozpoczniemy sobie bonusowy odcineczek. Bo mnie stać było na bonusowy odcinek. To w ogóle kupiłem to chyba na G2. Później sobie doczytałem, że podobno, nie wiem jak to jest, ale krążyło o tym parę filmów, że to G2 nie jest takie do końca uczciwe. Znaczy to faktem, że są tam tańsze gry, ale... Jakby nie zaczytywałem się i jakby wolałem nie ryzykować. Powiedzmy, że wspomagam coś złego. I guess. But isn't your mom gonna freak? She's probably cooking with the radio on. She won't hear a thing. I bet she'll notice a hole in the floor. Trust in science, Max. Even when science means blowing shit up. Czy oni próbują wysadzić lalki? Dwa debile. Jakby moje dziecko próbowało wysadzić... Tu jeszcze jaki tu jest duże! Oho, i się nie zapaliło. W sensie, jebło. Ona miała to powiedzieć w taki zabawowy sposób. When she asked me to get rid of my old junk, she never specified how. But I guess I better do some actual cleaning too. Jak to w ogóle było kiedyś czysto? I'll be excavating the closet. If you see anything else to trash, help a girl out and chuck it on the pile. Tam jakby zawsze jak graliśmy albo w Before the Storm, albo tą część z Max, to tutaj zawsze jest taki burdel. Tak jest tu brudno. W ogóle są inne meble. Już od tego momentu, że jakby... Co ja mówię? Nie pamiętam. A, że minęło parę lat od tego, ale no to i tak nie zmienia faktu, że ona nie sprząta. To niby jest baba. O, w ogóle chłopy, wszystkiego najlepszego z okazji dnia chłopa. Nie wiem czy... Nie no, wstawię ten odcinek. No nie, bo obiecałem, że zrobię premierę na 22. Oho, i to jest ten moment, kiedy Max wjeżdża do chyba Seattle. I
I better help Chloe with her cleaning. And while I'm at it, I can take one long last. No i znowu w Kanadzie albo w jakimś Izraelu nie będzie można oglądać mojej gry, bo jest muzyka jakaś tam. What are you doing? Adding this to the pile. No freaking way. Just because I beat your ass every time we play doesn't make it trash. That's BS. The last time we played, I wiped the floor with you. Poor Max. Losing your memory at such a young age. Guess we'll have to play again soon and find out. Noż ty, Watcha, co to jest w ogóle za gra? Upsi. Aha, chyba jednak sobie nie zagramy. I can see why Chloe has such a hard time cleaning her room. Co my tu jeszcze mamy? Szafę otworzymy. Są w sumie szuflady. O matko, dorysowane cyce i siury. How about these boyband trading cards? Żenuncją. Super cringe-worthy. Super cringe. And hilarious. Remember when we gave them all makeovers? Zaś się. You mean when you drew boobs on all of them? I was so mad at you. And yet. Czuję się teraz jak taki stary człowiek, na stary człowiek taki no dorosły po prostu, bo ja też pamiętam, już nie rysuję się siusiaku. O matko, to jest smutne. Najgorsze jest to, że w wieku, kiedy w sumie powinienem rysowywać siusiaki, zdarzało mi się być na to poważnie. Do dupy to jest. That growth spurt could come any day now. Dobra, szuflada jeszcze tutaj. Chodźmy tak w sumie. O mamo. No, na czym to ja skończyłem? Nie wiem, bo wyszedłem na dół. Także. Tutaj macie jakby jak się pauzuje profesjonalnie w nagraniach. Czy to się nagrywa? Nagrywa się. Dobrze się wszystko nagrywa. You're right. Yes! The never-ending candy lives on. On chyba nie jest taki dobry. Okay, whenever I'm ready, I can go tell Chloe I'm done arguing about trash with her. Dobra, co my tu jeszcze mamy? O, wybili mnie trochę z... Ja bym w ogóle nie wyrzucał pana rekinka. No już tak gadają mi tutaj. Przeklinają. No i w ogóle zacząłem trochę późno to nagrywać, ja myślałem, że więcej nam, jakby, dobra, więcej mi zostało do nagrywania, jeżeli chodzi o ten sezon. Także podzielimy to na pół. Jakby... Ja też nie wiem, najgorsze jest to, że ja nie wiem, ile ten będzie trwał. Bo to równie dobrze może być tak, że... powiedzmy, to 5 minut potrwa i jakby koniec. Co to jest? A pozostałość petardy. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo to już naprawdę przesada. Chloe, I haven't seen you touch this guy in years. Why do you care? Why do I care? If you throw my beloved childhood friend into the trash? I don't think that deserves an answer. Sorry, chum. That's better. No jest w sumie taka... No była dziwna dziewczynką. Czy my już skończyliśmy? O, dobra. That's it. I'm calling off the search. If you want more trash, you'll have to find it yourself. Well, it wasn't exactly the purge mom was hoping for, but at least we tried, right? Right. And now we've got the whole day ahead of us. What do two undersupervised friends with clean rooms and clean slates want to get into today? I guess now would be a good time to tell Chloe I'm leaving. Or I could let us enjoy the day first and tell her later. Aha, i jak ja nienawidzę tego, bo... Możemy wyznać prawdę teraz i je zepsuć jakby cały dzień.
bo możemy wyznać prawdę później i pewnie później już nie będzie okazji, albo się dowie w ogóle od kogoś innego i będzie: nie powiedziałaś mi. Także nie wiem. Co bym zrobił ja? Ja bym to w ogóle wcześniej powiedział, a nie w dzień wyjazdu. No i nie wiem, Wyznaj prawdę. No kusi, ale też wyznaj prawdę później jest takie. Dobra, wyznaj prawdę później. Ale następna okazja to jej wyznajemy. I nawet mnie nie obchodzi, co to będzie. W ogóle jeszcze mi się ten. Nie wiem. Ten Daemon, co mnie denerwował. Nie żyje. I dobrze. Śmieć. It looks like it came out of our pirate phase. Your powers of deduction are as strong as ever. This tape is from 5 years ago. It's a message from our past selves to our current selves. Co jest? We were 8 years old. That's crazy. I can't even imagine what we sounded like. Ready to find out? No, this is fine. Też bym chciał zrobić coś takiego, ale nie mogę. Dziedzinne. Ile? One miały chyba 8 lat, tak? No to w sumie. Jak na taki wiek, to powiedzmy, jak dobrze to było przez twórców zaplanowane. Tak, tak. Jestem poważny Barrelson. To nie zagłębiam się w historię. Twórcy bardzo dobrze przedstawili swój plan. Deska nad monitorem mnie długo wypadnie, chyba tak w ogóle. Tak się te już wyginają. Dobra, nie wiem. Ała, mój palec. Przezabawne. Hilarious. We were so, so ridiculous. We still are, Max. We still are. Okay, okay. Forget everything. Today, we go treasure hunting. I think I know what 8-year-old you meant by the manuscripts of Captain Bluebeard. Our old sketchbook. Wow, szkicownik. This is where we kept all. Ja nie mam nic takiego z jakichś takich moich młodzieńczych czasów. Muszę napisać SMS-a. No, tak jak mówiłem, ja mam w sumie tylko zdjęcia. To takie, powiedzmy, nie wykonane przeze mnie. Aha, mesa. Co to jest mesa? O, one tak wyglądały. Jak słodko. O, pogo. Oni kota ubrali. Co to jest? Pirate rules? Żadnego kompania, żadnych chłopców na pokładzie. Nie zdradzamy pirackich sekretów. Zawsze dzielimy łup, zawsze zakupujemy. Spacerem na desce. Nie po desce? Co tu jest? Dziennik okrętowy. Komandor. Dobra, dalej. No, mapa została wyrwana. Tibisko. To jest nawet taki kwadrat, więc pewnie tak. Także no. No, pora znaleźć mapę, ale tą mapę znajdziemy w następnym odcinku Life is Strange Before the Storm.
Znaczy to w sumie jakby, powiedzmy, że to dzielę teraz na, nie wiem, na pół albo jedną trzecią, albo zobaczymy, ile będzie to w ogóle miało, bo powiedzmy, jak to ma tak naprawdę, ja w ogóle muszę zobaczyć, ile ten epizod trwa. Jak się okaże, że trwa jeszcze 10 minut, no to przepraszam was bardzo. Znaczy w sumie nie, bo ogólnie zrobię tak, że ustawię na premierę. W sumie wy to zobaczcie. Po co ja to mówię? Dobra, cześć, zobaczcie, dobrze przemyślane jest wszystko, ja i moja inteligencja, sam się je czasem boję, pa.